Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. Dzisiaj wspólnie otworzymy konto na LinkedInie. Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób założyć konto na LinkedInie. Więc przejdziemy sobie do tego, że po prostu wylądujemy na stronie LinkedIn.com. No i co? Właściwie pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, no to oczywiście kwestia zalogowania się. W momencie, kiedy nie mamy tego konta, to musimy dołączyć do społeczności LinkedInowej. Więc to, co my sobie tutaj zrobimy, wcześniej Wam oczywiście pokazywałem, możemy tutaj wpisać nasz adres e-mail, bądź też zadeklarować hasło, a możemy też zrobić tą uproszczoną wersję logowania po prostu przy pomocy naszego konta Google. Tego nie pokazywałem Wam we wcześniejszych odcinkach, ale wiele serwisów też pokazuje, czy taką opcję posiada. Więc w tym momencie klikamy sobie w ten button, przechodzimy po prostu na nasze konto gmailowe i potwierdzamy, że chcemy się zalogować właśnie jako Bartosz Piasecki. Tutaj nie zezwalam na dostęp do Bluetootha, wyrażam zgodę właśnie na dołączenie do LinkedIna jako Bartosz Piasecki Marketing. No i w tym momencie musimy sobie uzupełnić te nasze podstawowe dane konfiguracyjne, czyli skąd jesteśmy, z Polski, kod pocztowy, w moim przypadku to jest trochę inny kod, ale jakby to nie ma totalnie jakby żadnego znaczenia, niech będzie taki, Kraków, województwo małopolskie, najnowsze stanowisko, powiedzmy, że YouTuber. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. O, video streamer, może być takie coś, forma zatrudnienia, cokolwiek, weźmy tutaj, niech to będzie niepełny etat, bo tak jest, no i najnowsza firma, marketing, który sprzedaje. Nawet mamy tutaj założoną tą firmę, ja już ją kiedyś utworzyłem, więc przejdźmy sobie czy wybierzmy sobie właśnie tą opcję. I co, kontynuujemy. Jak widzimy, to jest jakiś błąd, profil nie został zapisany, nie szukam pracy, więc możliwe, że część rzeczy nam się tutaj nie uda. Trzeba będzie jeszcze raz dopisać, ale zobaczymy, to nie jest akurat teraz aż takie istotne, ważne, żebyśmy sobie przeszli przez ten proces. No i tutaj mamy coś takiego, nawiązywanie kontaktu, utrzymywanie relacji, więc możemy sobie po prostu wybrać jakieś osoby, bądź też mogę wyszukać swój realny profil z Bartosz Piasecki. Czy uda mi się go tutaj szybko znaleźć? Nie udało mi się tego znaleźć, więc też nie będę na to teraz tracił czasu, żeby się tutaj przeszukiwać między tymi wszystkimi relacjami, więc jeżeli byśmy chcieli, to też w tym momencie możemy już pierwsze osoby pozapraszać. Oczywiście w momencie, kiedy utworzymy za chwilę ten profil, no to możemy to na razie sobie po prostu pominąć i później to wszystko dodać. Kolejna rzecz, w LinkedIn nam rekomenduje, żebyśmy oczywiście ściągnęli sobie aplikację mobilną na telefon, to sobie na razie odpuścimy. No i co, ukazuje się naszym oczom taki oto właśnie profil na LinkedInie, który oczywiście trzeba go w odpowiedni sposób dostosować, bo nie mam tutaj żadnego zdjęcia, nie mam tutaj żadnego doświadczenia i tak dalej, jest to totalnie pusty profil, ale na etapie właśnie tego odcinka właściwie chciałem Wam jedynie pokazać, w jaki sposób możemy sobie utworzyć to konto na LinkedInie. W kolejnych odcinkach będziemy sobie ten profil aktualizować i dodawać niezbędne informacje. Więc na dzisiaj to wszystko, dzięki za ten odcinek i zapraszam na kolejne.